Wygląd ciała jest dla wielu z nas bardzo trudnym tematem, do którego przyklejamy niewspierające przekonania dotyczące naszej wartości czy samooceny. Do tego współczesny świat wciąż nam podpowiada, że przytycie jest czymś złym albo czymś najgorszym, co może nas spotkać. No można się w tym zagubić, co nie? I co w sytuacjach, kiedy nie mamy aż takiego wpływu na to, jak zmieni się nasze ciało, bo rośnie w nim drugie życie. I jak dobrze wiemy, każda ciąża ma indywidualny przebieg. O tym w dzisiejszym odcinku, którego zaprosiłam Martę Kłopotowską i porozmawiałyśmy właśnie o obrazie ciała w zmieniającym się ciele przy rosnącym brzuszku, przy innych zmianach, które są związane z przebiegiem ciąży, jak również przebiegiem połogu, no i tym okresie pociążowym. Dalej rozmawiałyśmy o fundamencie odżywczości, jakie są najczęstsze obawy kobiet ciężarnych i o tym, dlaczego warto zaopiekować się swoją relacją z Ciałem i jedzeniem przed decyzją o ciąży. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Nawet jak jeszcze jesteście przed decyzją, serio dziewczyny, ja jestem w tym miejscu jeszcze przed decyzją, jeszcze nie wiem, ale poszerzam swoją perspektywę i właśnie dowiaduję się. I może kiedyś, nie wiem, zobaczymy. I ta rozmowa była dla mnie bardzo interesująca i taka dająca mi. Dużo ciepełka na serduszku, że o bardzo intymnych tematach, o trudnych tematach, które często, ojej, które często powodują dużo ataku, szczególnie w tej przestrzeni internetowej, e, można rozmawiać w sposób otwarty, szczery e, i pokazujący prawdziwość. Więc naprawdę zapraszam. Dajcie znać, jak było u Was, podzielcie się swoimi doświadczeniami, a ja nie przedłużam więcej i po prostu zapraszam jeszcze raz do rozmowy. Cześć Marta! Cześć Monika! Jestem tak podekscytowana, ale tak na maksa podekscytowana, to, że dałaś się o tym, że dałaś się zaprosić do tego odcinka i mam do ciebie mnóstwo pytań i chciałabym o e, wielu tematach z Tobą porozmawiać, poznać Twoją perspektywę. Jednak zanim e, za, zacznę te swoje pytania i, e, i wątki, o których chciałabym porozmawiać w tym odcinku, to poproszę Cię, żebyś się przedstawiła i powiedziała, e, czym się zajmujesz. Ja jestem podekscytowana, że zaprosiłaś mnie do tego odcinka i że będziemy mogły porozmawiać, bo dla mnie też to jest ekscytujący temat, a jednocześnie tak nowy temat, o którym będziemy rozmawiać, bo ja niedawno zostałam mamą i jakby to wszystko, o czym będziemy rozmawiać jest dla mnie totalnie nowe. A kim jestem? No jestem dietetyczką, trenerką personalną i w sumie od Treningu, z treningu się wywodzę. Teraz zajmuję się dietetyką i treningiem, a powiedziałabym bardziej aktywnością fizyczną, totalnie nie treningiem rozumianym jako trening kobiet, w tym kobiet w ciąży oraz przygotowujących się do ciąży. No i myślę, że tyle, nie ma co przedłużać. Jak ktoś będzie chciał, to sobie znajdzie i sprawdzi. Oho, już skromność wychodzi na, na, pierwszy, na pierwszy plan. E, I właśnie ze względu na to, że jakby jesteś tak otwarta, jeśli chodzi o relacje z ciałem i relacje z jedzeniem, bo u ciebie na profilu można znaleźć Twoją historię, jeśli chodzi o e, przeszłość związaną z restrykcjami, zaburzeniami odżywiania, które podobnie jak w mojej historii nie były nigdy potwierdzone jest zdiagnozowane, no bo przecież to było tylko zdrowe odżywianie e, albo no, trening, czy tam ruch, no bo to zdrowe itd. Tak tak Oczywiście, co wiemy, w tym niezdrowego. Tak, to ja y, chciałam Cię zaprosić do tego odcinka, bo wiesz, co mam u siebie w społeczności, bardzo dużo mam i bardzo dużo y, kobiet, które aktualnie są w ciąży, również na kursie pojawia się ten wątek, a ja po prostu nie jestem w stanie dać tej perspektywy, y, bo nigdy w ciąży nie byłam, y, nie jestem aktualnie w ciąży. Disclaimer, nie jestem. Rozmawiamy o, wow. o relacji z, z ciałem. E, i, I chciałabym trochę właśnie poruszyć ten wątek i jakoś połapać wspólne kropki, e, jeśli chodzi o ten obraz ciała e, i ciała, które się zmienia. I tak jak zaznaczyłyśmy, jakby Ty zaznaczyłaś, w, zanim zaczęłyśmy nagrywać. Bez naszej kontroli nie mamy wpływu na to, jak zmieni się, zmieni się nasze ciało, ale dobra, zanim zanim zaczniemy rozwijać ten temat, to ja bym chciała w sumie zacząć od początku. Jak wyglądała twoja przeszłość, jeśli chodzi o relacje z jedzeniem i relacje z ciałem? Co się w niej zapisało i z czym miałaś trudności? Wiesz co, moja relacja z jedzeniem, taka zaburzona, ona się zaczęła bardzo wcześnie, mam wrażenie, że to było okolice gimnazjum, liceum? Ale nigdy nie była na, na tapecie. To zaczęło się zmieniać w momencie, w którym poszłam na studia, wiesz, wyjechałam z rodzinnego domu, byłam sama, no już mogłam sobie pójść na siłownię, zacząć się zdrowo odżywiać, sprawdzać te kalorie, liczyć. I mi się wydawało, że to jest w porządku, wręcz, że to jest bardzo zdrowe i, i fajne. Przecież ja dbam o siebie, chodzę, uprawiam sporty, wiesz, zwracam uwagę na to, co jem, przecież to jest bardzo zdrowe. Już pomijając to, że oczywiście to nie było zdrowe, bo to było kosztem tego, że no, były restrykcje kaloryczne, zakazywałam sobie jedzenia, były produkty złe, produkty dobre, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się absurdalne i w żaden sposób nie związane ze zdrowym odżywianiem. No, i tak jak rozmawiałyśmy przed, przed łączeniem nagrywania, że no ja nie, nigdy siebie nie zdiagnozowałam. W sensie, nigdy się nie zdiagnozowałam u nikogo, bo mi się wydawało, że to jest zdrowe. Jakby, że tak to powinno wyglądać. I no z treningu przeszłam właśnie w, w obszar dietetyczny bardzo mocno, więc. Miałam bardzo niską masę ciała przy obecnym wzroście, ważyłam bardzo mało, 20 kilo, 25 kg mniej niż teraz. Także można sobie pomyśleć, że no, było to tragicznie, tragicznie mało. No i w którymś momencie stwierdziłam, że żeby podnosić więcej, bo to taki był cel, żeby być silniejszą, muszę zacząć jeść. Więc zaczęłam jeść zaczęłam robić kursy dietetyczne, treningowe, no i poszło na szczęście w dobrą stronę, sama później poszłam na studia dietetyczne, zaczęłam pomagać kobietom i gdzieś tam te 10 lat temu się to w miarę ogarnęło. 10-8 lat temu powiedzmy. No Ale to też, nie był, to, to też był proces, to nie, to nie było tak, że o w tym momencie poszłam na studia dietetyczne, zostałam się trenerką kobiet i nagle ta relacja została ogarnięta samoistnie. Tylko wiesz, to, to się działo. Ja, ja nie wiem, czy tak w pełni się nie, że tak nie powiem, nie uzdrowiłam dopiero może kilka lat temu. A mam 30 lat. Hmm, no. Tak, bo Mm -hmm, tak, yy, wiesz co, ja też to powtarzam, że w momencie, kiedy ja zaczęłam w ogóle działalność w internecie, w ogóle, kiedy poszłam na studia, jakby ta moja świadomość, z racji tego też, że ja byłam wcześniej młodsza, o wiele młodsza, my jest możliwe, że z tego samego rocznika nie miałam tej świadomości, tej dojrzałości emocjonalnej, inteligencji emocjonalnej, tak wykształconej, bo na Boga miałam 21, 22, 23 lata. Jakby nie tak. wymagajmy od, yy, od ludzi, od osób w tym wieku i o, też od siebie z przeszłości, żeby nie wiadomo, co wiedzieć i nie Wiadomo, jakie mieć doświadczenia. Jakby nie, nie bądźmy tym rynkiem pracy obecnym, że 20 lat i 19 lat tak. doświadczenia, nie? Jakby dalej tak, dopiero tak. na stanowisko, na stanowisko pracy. No ale tutaj też co chciałabym tak jakby podkreślić, to to, że zobacz, co sama powiedziałaś jak jakby między słowami, że to, żeby przepracować dany problem, daną relację z jedzeniem, relację z ciałem, z ruchem, ty potrzebowałaś wystawiać się na działania, które nie były Twoją strefą komfortu. To taką bardzo zaciśniętą strefą komfortu, czyli musiałaś próbować. I ja to cały czas powtarzam i będę dalej powtarzać, że żeby sprawdzić coś, no to musimy dać sobie szansę, żeby spróbować. Ale znowu to nie ma być taka szansa zero-jedynkowa, że spróbuję pod warunkiem, że mi wyjdzie. Bo nie no, oczekujemy jeden nasze, nasze oczekiwania są tylko oczekiwaniami. I nawet jak ci coś nie wyjdzie, to zawsze możesz. Z tego e, wyciągnąć jakąś lekcję, wyciągnąć wnioski i następnym razem podjąć kolejną próbę. E, I co jest jakby w tym wszystkim najlepsze, że warto przede wszystkim warto. Tą kolejną próbę, jakby, jakby iść w kierunku tej kolejnej próby, bo zabrakło mi słowa, przepraszam, bo robimy to przede wszystkim dla siebie. Nikt nam nie da medalu za tą bezbłędność, nikt nam nie da medalu, za tą presję. I jak to sobie tak jakby klikniemy i przepracujemy, no to wydaje mi się, że trochę będzie łatwiej podnosić się po tych potknięciach i, i po tych, po tych upadkach. Na pewno ja tak. i to wychodzenie mhm. ze strefy komfortu no, to jest nie, nieodłączny element tak naprawdę jakby każdego procesu, wiesz. Będziemy w wielu sytuacjach, w których będziemy musiały wychodzić ze strefy komfortu, no ale już jakby ten obszar jedzenia, treningu, gdzie my jesteśmy tak bardzo zaciśnięci w tym, że yy, no musi być właśnie zero-jedynkowo, musi być tak idealnie, no to to jest wychodzenie z dużej strefy komfortu, żeby później mogło być normalnie, a nie idealnie, bo jakby jest jak jest, co nie? Tak, no, i pozwalają sobie na bycie człowiekiem. E, jakby, I tutaj nie bez powodu ja zaczęłam od Twojej historii, z racji tego, że to ma ogromny wpływ, e, jeśli chodzi o, o naszą teraźniejszość. E, dalej, jakby nasza teraźniejszość jest teraźniejszością, a nie przyszłością, i jesteśmy w stanie naszymi działaniami niejako na tą przyszłość wpływać. Nie wszystko jest oczywiście pod naszą kontrolą, ale za pewne rzeczy mamy odpowiedzialność, jakby jesteśmy odpowiedzialne, i warto. Z tej odpowiedzialności czerpać, tak naprawdę, a nie być w bierności, no bo jak jesteśmy w bierności, no to samo się nic, nic nie zrobi. Nawiązałam do Twojej historii z racji tego, że to, co właśnie już wspomniałam, okres bycia w ciąży, a nawet bo powiedziałabym przygotowań do tej ciąży, raz że wiąże się z wieloma. Emocjami, z wysokim natężeniem tych emocji, przynajmniej tak mi się wydaje, e, tak słyszałam, tak czytałam, no a dodatkowo to ciało się zmienia. I jeśli my nie mamy przepracowanej tej relacji z ciałem, no to natłok tych trudnych emocji, natłok strachu, nie tylko teraz tego związanego po prostu z takim życiem, e, do tego strach w relacji z jedzeniem. Dalej, strach w relacji z ciałem, tym zmieniającym się ciałem, no to jeszcze strach o to życie, które nosimy w, w brzuchu i za które też jesteśmy odpowiedzialne. Jak u Ciebie to wyglądało? Jakbyś mogła się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, przemyśleniami z tych um, pierwszych tygodni ciąży i tych pierwszych zmian, które zauważyłaś, jeśli chodzi o ciało? Mhm. Wiesz, co tak, ta odpowiedzialność, ten strach, to jest, myślę, coś, o czym się w ogóle mało mówi. Bo mówi się dużo o tym, jakie to jest piękne, jakie to będzie wspaniałe, jakie to w ogóle okres ciąży nie wiadomo jaki jest. I ja się zgadzam z tym, bo ja miałam dobrą ciążę, ale nie zawsze tak jest, też to trzeba zaznaczyć. Mm -hmm. e, ale jest też mega trudny i właśnie te, ten strach i ta frustracja, takie nieznane, że taki lęk o to, co będzie, jeszcze żyjąc w Polsce, w jakiej żyjemy, em, no, był czymś, co było, było dla mnie zaskoczeniem. W kontekście zmian w ciele, to ja w ogóle zdziwiłam się, że to dla mnie będzie jakiś temat, bo szczerze mówiąc, wcześniej totalnie to, jak wyglądam, nie było dla mnie już żadnym tematem. Wyglądam, jak wyglądałam, czułam się ze sobą dobrze, jakby, wiesz, żaden temat. Jem, jak jem, tam było wszystko, wszystko uregulowane, wiesz, spokojnie, na swoim takim już znanym poletku. Wszystko było git. I mhm. y no jak zeszłam w ciąży, no to ja wiedziałam, że to ciało będzie się zmieniać. Ja pracowałam wcześniej z kobietami w ciąży, pracowałam też w szkole rodzenia, więc ja wiedziałam, że no te zmiany są nieuniknione. Zresztą no jakby każdy wie, że ciąża wiąże się z tym, że zmienia się ciało, tak? I zaczęłam o tym myśleć, i ja się sama zaczęłam jakby bać tego, że ja w ogóle o tym myślę. W wiesz o co chodzi? Że jakby dla tak, mnie to jest jakiś tak. temat. I nie myślałam o tym w kontekście. O Jezu, a co będzie, jak przytyję i jak ja później zrzucę te kilogramy? Nie, absolutnie nie, ale zastanawiałam się, jak to będzie. Czyli w ogóle był to dla mnie jakiś temat. U mnie zmiany w ciele były łagodne. W sensie, ja ani dużo nie przytyłam, ani to ciało nie zmieniło się bardzo. W sensie bardzo tak, jak mogłoby się zmienić, jak, jak wielokrotnie się ogląda kobiety, które bardzo się zmieniły i jakby rysy twarzy się zmieniły i masa ciała się zmieniła. I ja miałam ten przebieg, powiedzmy, ciąży dość łagodny, chociaż nie wiem w sumie, czy, łagodny, czy tamten jest niełagodny. No po prostu miałam, miałam tak, że raczej nie zmieniło mi się ciało tak bardzo, jak myślałam, że może się zmienić, a mimo to te zmiany były dziwne, w sensie nie wiedziałam, jak się z nimi czuję. I, I nie w kontekście tego, że bałam się, że właśnie co będzie później, tylko zastanawiałam się, hmm, jakby, jak ja się czuję z tym, że moje ciało się w ogóle zmienia. No i musiało to we mnie tak trochę, wiesz, porezonować, musiałam to trochę przepracować, bo to nie było tak, że... O, jeszcze przepraszam, tak Ci wejdę no? słowo tak w kategorii, że ono się, yy, ono się zwiększa, nie? Gdzie tak. znowu to powiększenie ciała jest tym takim... E, ojej, no, na, na takiej zasadzie o co, o co mi chodzi, że jak myślimy o tym, że, że przytycie, to od razu nam się to kojarzy z czymś gorszym niż schudnięcie. Mm -hmm. e, I nawet jak tutaj mamy odnośnik, że dana osoba e, wychodzi z niedowagi, to i tak to przytycie jest jakoś takie skalane taką skazą, takim cieniem, takim, taką gorszością. Tak, e, takim zostanie. czymś, czego trzeba się obawiać i co jest złe, co jakby wskazuje, że ty coś robisz złego, jakby jak to jest strasznie porąbane, Chora. jeśli chodzi Chora. o tak, jeśli chodzi o współczesny świat, tak, zdecydowanie, bo ile osób tak naprawdę które się zmagają z restrykcyjnymi zaburzeniami odżywiania, muszą zwiększyć swoją masę ciała, żeby ich organizmy e, wróciły do jakiejkolwiek równowagi, nie tylko e, jeśli chodzi o ten poziom tkanki tłuszczowej, ale równowagi hormonalnej, e, jeśli chodzi o e, wod wodnoelektrolitowej, Dalej, no całe po prostu sieć naczyń połączonych, jeśli chodzi o, o nasze ciało, nie? A tak, tak, tak wtrąciłam, jeśli chodzi o to zwiększenie tego ciała, nie? I to no fajnie tak. powiedziałaś, że nie wiedziałaś, jak się z tym czujesz. To jest takie, kurde, pocieszające, że nie musisz mieć na, na wszystko odpowiedzi. A, ale dałam sobie też na to przestrzeń, jakby, no Marta, no nie wiem, jak się czujesz. Nie wiem, no ale dojdę do tego, jak się czuję i w końcu doszłam do tego, że mi jest z tym dobrze, że jakby ja jestem ok z tymi zmianami. I tak jak właśnie mówisz, że często przy tycie, szczególnie. Po takich historiach z zaburzoną relacją z jedynie myściałem, wiąże, wiąże się nam gdzieś tam w głowie z tym, że to jest złe. Tak tutaj totalnie miałam taki luz, że. To przytycie wiąże się z tym, że moje dziecko rośnie. To przytycie wiąże się z tym, że rozwija się prawidłowo. To przytycie wiąże się z tym, że zwiększa mi się objętość krwi, że tworzy się łożysko. Wiesz, się, dzieją się rzeczy, które sprawią, że moje dziecko przyjdzie na ten świat i będzie dobrze funkcjonowało. No bo jakby ja, jak jestem dobrze odżywiona, no to dziecko też jest dobrze odżywione, i jakby nie patrzeć, no to, to tycie w ciąży jest naturalnym procesem. Mamy tabelki, które w ogóle można do dupy włożyć. Wiadomo, to nie jest tak, że musi być, wiesz, od do, ale w kontekście tego że to jest normalne. Jakby nie, nie ma ciąży, która, której uda się przejść jakby nie tyjąc. Nie tyjąc w ogóle, nie przybierając na masie ciała. Mhm. Mm tak, 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 no, e, super, że to brzmiało, że właśnie, że e, taka przestrzeń do tego, żeby się dowiedzieć, co ja o tym, e, o tym myślę, bo znowu nie chodzi o to, żeby za każdym razem mieć od razu odpowiedzi. Czasami po prostu potrzebujemy czasu, żeby się czegoś dowiedzieć i to też jest jak najbardziej ludzkie i jak najbardziej normalne. E, oczywiście możemy sobie gdybać, ale moim kolejnym pytaniem jest to, czy myślisz, że wcześniej, na przykład, gdyby Twoja ciąża była... Kilka lat temu, kiedy twoja relacja z ciałem nie była na takim, takim miejscu, w jakim jesteś obecnie, albo byłaś właśnie przed, przed zajściem w ciążę, to czy byłabyś w stanie podejść do tego z tak dużą dawką przestrzeni, akceptacji, ciekawości, bym też powiedziała? Jakby możemy sobie oczywiście gdybać, ale no, mhm. pogdybajmy, nie? Wiesz co, kręcę głową, że nie, i jestem. Praktycznie pewna, że nie byłabym w stanie, w sensie, że nie byłabym w stanie do tego podejść tak jak teraz. Myślę, że byłoby dużo więcej obaw, a naprawdę wciąż jest wystarczająco dużo obaw, żeby jeszcze martwić się o to, jak, co się stanie, jak moje ciało się zmieni, albo co będę jadła, jak będę jadła, czego sobie zakażę. I ja myślę, że to jest. Pierwsza rzecz, którą ja bym polecała zrobić przed ciążą, czyli jakby ustabilizować sobie tą relację z ciałem i z jedzeniem, bo z tego wynika, z tej nieustabilizowanej relacji z jedzeniem i z ciałem, wynika albo może wyniknąć później dużo problemów, bo przykładowo, wiesz, dziewczyny jakoś jedzą przed ciążą, ale realnie nie odżywiają swojego ciała, w sumie nie wiedzą, jak komponować posiłki. Jakby wiesz, nawet takich technicznych rzeczy, i później przychodzi ciąża, przychodzą te zmiany hormonalne, które poniekąd no, wymuszają trochę zwiększony apetyt u niektórych osób. No i one nie wiedzą, co jeść, tak? I to się wiąże z. musisz jeszcze później. więcej jeść, nie? Znowu to więcej jeść. No, i nie wiedzą, co jeść, nie wiedzą, jak jeść. No, te posiłki są niezbilansowane. Jeszcze w ciąży wzrasta zapotrzebowanie na białko, które w ogóle jest problematycznym, makroskładnikiem umówmy się i później się okazuje, że mówią Marta, ale ja nie wiem nic innego, tylko słodycze, ja ciągle bym miała słodycze. Ale to problem nie jest dlatego nie wynika z tego, że ty jesteś w ciąży, tylko problem wynika z tego, że to przedciążu nie zostało ustabilizowane, odpowiednio zaopiekowane. Więc jakby. To by była pierwsza rzecz, którą ja bym powiedziała, że warto by było zrobić przed ciążą, żeby później w ciąży mieć taki łagodny czas i taki spokojny czas, na tyle ile można w tym konkretnym obszarze, bo ciąża, przynajmniej dla mnie, była czasem i tak strachu, mimo że, wiesz, temat jedzenia i ciała gdzieś tam nie był jakimś dużym, dużym tematem. To znowu kolejny temat, który cieszę się, że został, został poruszony, bo tak naprawdę, wiesz, w zależności od... Od stanu fizjologicznego, w jakim jesteśmy, od miejsca w życiu, w którym jesteśmy, no koniec końców każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas zmaga się z jakimiś problemami. I tak naprawdę, kiedy ja przepracowałam swoje zaburzenia odżywiania, to zdałam sobie sprawę, jak dużo teraz mam przestrzeni na to, żeby zauważać otaczające mnie rzeczy żeby jakby dowiedzieć się czegoś o świecie, bo wcześniej nie zwracałam na to uwagi, bo moją głowę zajmowały myśli o jedzeniu. Myśli przepełnione strachem, obawami, lękiem. Był tam bardzo duży brak zaufania do samej siebie. No i też przez ten, przez ten brak zaufania, też brak bezpieczeństwa. A potrzeba bezpieczeństwa jest takim naszym... Podsta to jest naszą podstawową potrzebą. No po prostu, jakby ta kontrola, ta niewspierająca kontrola wchodzi wtedy, kiedy my nie mamy tego takiego fundamentu, czyli nie potrafimy sobie zaufać, nie potrafimy sobie powiedzieć, że okej, okay, jeśli popełnisz błąd, jeśli się potkniesz, to nic się nie stanie, zawsze możesz do tego wrócić, bo mamy też problemy z tym podejściem 01 i z tym bardzo dużym, wręcz wyolbrzymionym auto, autodowalingiem, więc w momencie, kiedy jakby właśnie jest ta ciąża, zachodzimy w ciążę, dajemy drugie życie, jakby to życie się w nas rozwija, to i to jest Pewnie na stresujący moment, tak jak powiedziałaś, moment, dziewięć miesięcy, pełny obaw o, o to rozwijające się życie, obaw pewnie jakichś zdrowotnych, jeśli tutaj pojawiają się jakieś problemy albo ta ciąża jest trudna, bo każda ciąża jest, jest inna, no to my naprawdę mamy wtedy z czym, z czym się zmagać w tej naszej głowie i tego strachu jest bardzo dużo i właśnie to przepracowanie relacji z jedzeniem i Odejść od tego strachu i zbudowanie fundamentu zaufania i bezpieczeństwa będzie dla nas super wspierające, jeśli chodzi o nasz dobrostan psychofizyczny, jeśli już decydujemy się być w ciąży. Tak, i ja też bym jeszcze podkreśliła tą kwestię tej jakby akceptacji. Nie mówię tutaj nawet o samym ciele i o, o, to, o tym, jakby jak wygląda to, co jemy, tylko. O akceptacji tego, że w ciąży może być różnie. Jakby tak jak mówisz, nie każda ciąża jest książkowa, nie każda ciąża będzie łatwa, będą dni albo miesiące, w których może być bardzo trudno, możesz mieć idealne przygotowanie, a mimo to nie móc się ruszyć z łóżka. Albo nie móc, po prostu w sensie wiesz, takim zaleceń lekarskich. Nie móc, bo nie masz siły, albo nie móc, bo nie możesz po prostu realnie, bo wpłynie to źle na rozwijające się dziecko. I też danie sobie takiego komfortu, że akceptuję to jak jest i może być różnie. Może być taki dzień, że Totalnie nie będę w stanie wstać z łóżka, a może być taki, że powinnam wstać z łóżka i chce mi się to zrobić, i nie wiem, pójdę sobie na spacer, albo dzisiaj jest taki dzień, że mogę sobie potrenować, i jakby samo to, że ty dajesz sobie przestrzeń na to, że może być różnie, no to jest coś, co moim zdaniem jest dużym, dużym aspektem, który wpłynął na to, że ja przeszłam tą ciążę tak dobrze, w sensie tak psychicznie. No. Mhm. Gdzie zdrowie psychiczne jest turbo, turbo ważne. Jest tak samo ważne jak zdrowie, jak zdrowie fizyczne. Tutaj, jak powiedziałaś jeszcze o tych trudnościach w, w ciąży, że właśnie ta ciąża może wyglądać różnie i faktycznie może być tak, że będziemy mieć zalecenia mniejszej aktywności fizycznej albo spędzania czasu w pozycji leżącej, to tutaj znowu ta nieuregulowana relacja z ruchem mhm. będzie nam nakręcać autopilot myśli. Które nam będą popowiadać, że my nie palimy teraz kalorii, nie? że my się nie ruszamy. Za tym no. mogą pójść kolejne kompensacje, kontrole kaloryczne, jakby może się zrobić z powrotem tak duży bałagan, albo po prostu przejść takie tornado przez pokój. Jakby nie wiem, czy wam to kiedykolwiek się zdarzyło, ale mi dwa razy tak w życiu i do, do czego to porównam? E, zabawa w samolot, znaczy to nie był samolot, tylko jak byłam dzieckiem nie chciałam sprzątać pokoju, to był samolot, że <laughs> wszystko lądowało na środku i to byś się tak skojarzyło, nie, że takie. Tornado no. przeszło, <noise> że właśnie co, coś, takiego, coś takiego mogłoby się tutaj pojawić. Co teraz e, się zaśmiałam, ale w ogóle mi się to e, nie wydaje ani śmieszne, ani, ani zabawne, tylko wręcz bardzo samotne i, i właśnie pełne obaw i pełne strachu. Więc tu jest e, no sporo, sporo rzeczy e, do zastanowienia się zanim jakby zdecydujemy się na ciąże, albo po prostu do zastanowienia się, jak już w tej ciąży jesteśmy, bo to nie jest tak, że coś, się straci, że coś jest stracone w momencie, kiedy... Tak, oczywiście. Tak, nie? Że nigdy nie jest za późno tak naprawdę, żeby wykonać ten pierwszy krok i, i zrobić pierwszą rozmowę we własnej głowie i z własnymi myślami, żeby dopuścić się do głosu. Na no, to nigdy nie jest za późno. Totalnie i to nie jest tak, że wiesz, wszyscy będą się przygotowywać do ciąży i w ogóle, wiesz, jeść najlepsze jedzenie, i w ogóle od nie wiem, krówek wypasanych lewym bokiem, wiesz, w pełni księżyca. No to tak niestety nie wygląda. I, i czasami ciąża jest zaskoczeniem, a czasami wiele lat próbujemy zejść w ciąży i nie możemy zejść w ciąży i później jest zaskoczeniem. Wiesz o co chodzi? Że to nigdy, mm -hmm. może nie nigdy, ale że często nie wygląda tak, jakby byśmy chcieli i właśnie samo to, że my jesteśmy w stanie zaakceptować różne scenariusze już wcześniej i w kontekście właśnie relacji z jedzeniem i z ciałem i w ogóle takiej, nauczyć się takiej, wiesz, akceptacji po prostu, że jest jak jest, akceptuję to, co jest i, i biorę, biorę to tak, jak jest i zobaczymy, będę jakoś z tym dealować. Myślę, że wciąż jest czymś, co mega się przydaje. Jakby to jest coś, co naprawdę yy, jedna, jakbym miała wymienić jedną rzecz, która była dla mnie najważniejsza, to ta akceptacja tego, że jest jak jest i ja sobie z tym jakoś poradzę. Tak, bo akceptacja nie oznacza stania w miejscu, tylko tak, akceptacja oznacza osadzenie się w jakimś miejscu w rzeczywistości i następnie rozejrzenie się na boki, po jakie narzędzia, z którymi będziesz działać, możesz sięgnąć, i jaka tak. droga ja, właśnie jest dla ciebie w tym momencie najlepsza. Co I możesz z tym zrobić nie przekreśla tak, działania. No. Jakby, jeśli chodzi o taką bierność, czym często my mylimy akceptację, to bym powiedziała, że taką biernością jest nie wiem. I dlatego moje dziewczyny. W wykursie mają e, takie, taką gwiazdkę podniesioną, że nie wiem, nie jest odpowiedzią. Nie wiem, ale się dowiem. Nie wiem, ale spróbuję. Nie wiem, ale zrobię coś, żeby się przekonać. E, to jest sprawdzenie, to jest budowanie do siebie zaufania, to jest budowanie do siebie e, takiego większego, da dawanie sobie takiego właśnie większego e, kredytu zaufania i dawanie sobie dowodów i budowanie tej własnej skuteczności i, e, i własnej decyzyjności, bo. To, to zaufanie i to poczucie bezpieczeństwa nie kliknie nam, nie kliknie nam od razu, ale dobra. Chciałabym teraz przejść do takiego wątku z Twojego doświadczenia zawodowego, z czym dziewczyny, kobiety mają największe obawy i największe trudności, jeśli chodzi o tą relację z jedzeniem. Czy z, może z tym, czy jedzą wystarczająco odżywczo, albo czy jedzą mm. wystarczająco, albo ile to trzeba jeść, albo czy czegoś nie mogą jeść, właśnie ze względów na ten stan, stan ciąży. Jakby co, co Ci tak od razu przyszło na myśl? Wiesz co, tego jest tak dużo, że to mogłobyśmy siedzieć i naprawdę wymieniać przez, przez godzinę co, co, z czym kobiety przychodzą i czego się boją. Bo ja mam wrażenie, że takie zastraszanie w kontekście czego nie wolno, co wolno, co musisz yy, i robienie list yy, to powinnaś, a tego nie powinnaś. Wiesz co, tego mam wrażenie, że jest tak dużo, że, że mnie głowa boli. Jak, jak usiadłam, do ileż już wpisałam sobie w Google, czy można, coś tam, coś tam. Tak, żeby sprawdzić, co, co internet o tym mówi, to ja dostałam padaczki. Ja musiałam z tego wyjść, bo po prostu się nie da. Jak jesteś na tych grupach ciążowych, to tam widać po prostu, ile jest obaw związanych z tym. Jakiem, a ile powinnam jeść? A czy ja mogę jeść te konkretne produkty? No bo jak wchodzisz i wpisujesz w internet, nie wiem, sery pleśniowe, czy mogę jeść, to jedna strona powie ci, tak, możesz jeść, druga, absolutnie, nie, nie możesz jeść, bo dostaniesz listeriozy i zabijesz swoje dziecko. Oczywiście to jest nieprawda, w sensie, wiesz, żeby, nie, żeby mm. nie było disclaimer. A trzecia strona ci powie, możesz, ale jak jest podgrzany i wtedy ty myślisz, Kur, no to w takim razie to co ja mogę? To może ja już w ogóle nic nie powinnam, wiesz, jeść w takim razie. I, I z jednej strony rozumiem tą zachowawczość, no bo nie wiesz, martwisz się o to, że być może to jest zagrażające, jakiś tam konkretny rodzaj produktów albo produkt, więc mówisz, no dobra, no to profilaktycznie, żeby nie narażać, no to nie będę jadła. I później ta lista tych produktów się skraca, bo tych produktów takich, coś, o których się mówi, że o, bo ich nie wolno albo warto było nie jeść, jest tyle, że nagle wychodzi, że nie możesz jeść praktycznie niczego. I myślę, mm. Boże. A potem jeszcze usłysz, słyszysz komunikat, że za bardzo odżywczo, jeśli chodzi o polifenolę, to też jest nie, nie, nie bardzo. Tak. No. No, no nie, no nie może być za dużo polifenoli, a no, za mało też nie może być i w sumie ryby to dobrze by było spożywać dwa, trzy razy w tygodniu, ale z drugiej strony ryby zawierają tyle że może nie warto ich, ich teraz spożywać, szczególnie, że to źle wpływa na płód. I w tym momencie, sobie myślę, ja pierdolę. Będzone, Ale mam padaczkę tak. nie? I jeżeli no. chodzi o obawy, tak już stricte odpowiadając, no to wydaje mi się, że konkretne listy produktów, w których można, czy nie można, to te kobiety przychodzą, czy można to, czy nie można tego. Ile ja w ogóle powinnam przytyć? Czy ja nie przytyłam za dużo w pierwszym trymestrze, albo w drugim, albo na tym, w na którym teraz jestem? Czy to nie jest już w tym momencie za mało na przykład? Bo takie też są y, dziewczyny, które przychodzą i mówią: Kurde, ja nie przytyłam nic, a jestem w drugim trymestrze. Czy to dobrze, czy to źle? I wtedy ja mam takie, o Boże, to musi być trudne. Wiesz, że jakby nie jesteś ekspertem, nie wiesz. Nie wiesz, co jest normalne, co nie jest normalne. Wpisujesz sobie w to, no w neta, no bo gdzie masz wpisać? Oczywiście doktor Google ci powie. No i tam masz tą tabelkę i myślisz sobie, no ja nie przytyłam zgodnie z tabelką. To może przytyłam za mało, a może za dużo. I wtedy robić się w głowie taki rozpierdziel, że ty nie wiesz tak naprawdę na czym się, jakby, jakby wiesz, na czym się skupić. A to nie jest w ogóle rzecz, której, na, na której powinniśmy się skupiać, jakby w takim stopniu. E... Tak, ale wiesz, co, no muszę tutaj wtrącić, przepraszam, że się znowu to no. słowo, ale zobacz, e, takie pielęgnowanie poczucia inności, to też jest związane z naszą samooceną, poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. E, bo jeśli przychodzą do nas takie myśli e, autopilotowe, że Dajmy na to, wyczytam coś w internecie, i ja nie mieszczę się w jakimś zakresie, w jakichś widełkach, w jakimś czymś tam, to mogę do tego podejść na zasadzie ok, sprawdzę jeszcze te informacje i jakby racjonalnie do tego podejdę, albo pójdę tą ścieżką właśnie pielęgnowania swojej inności, gorszości, beznadziejności i wątpliwości, że coś jest ze mną nie tak. Mm. Że właśnie jakby to jest taki, taka ścieżka dowalania sobie i to jest właśnie związane ze samooceną i poczuciem własnej wartości tak. i pewnością siebie. I wynik wynika z tego z braku zaufania do siebie. Co, tak, i tego bezpieczeństwa, o którym cały czas, cały czas mówimy. I pamiętam, że strasznie się z tym kłóciłam. <laughs> tak w głowie, oczywiście, bo jeszcze nie było na samym początku, ale nie byłam na to tak gotowa. Ale jak ja przechodziłam swój pierwszy proces terapii, jak ja się z tym boksowałam, właśnie z tym poczuciem bezpieczeństwa i z tym, że sięganiem po pomoc. Ja byłam no, taka kłótliwa baba wtedy, dlatego, że byłam w tym przekonaniu z osi, samosi, że ja, mi wcale to bezpieczeństwo nie jest potrzebne Oczywiście, i, tak dalej że nie. i tak dalej, A po co? No, a, a po co do komu? A tak wracam, no, wracam z pokorną, z pokorną głową i mówię, nie no, faktycznie, tak, jakby ten spokój i ta wolność i ta przestrzeń i jakby to to, 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 to więcej, e, większa ilość miejsca do tego, żeby dobierać rozwiązania, ale w momencie, kiedy Właśnie te nasze naczynia z samoceną pewnością siebie i poczuciem własnej wartości nie są pęknięte albo, albo dziurawe, bo to nie może być budowane na poczuciu lepszości. I zobaczcie, że to znowu jest temat związany z obawami dotyczącymi odżywiania, ale wracamy do podstaw, do naszej Podstawy. psychologii. Tak. tak, do tego, jak działa nasza głowa, więc to tak naprawdę znowu wychodzi na to, że nasze ciało, nasza głowa i wszystkie stany, w jakich może być nasze ciało, to jest jedna wielka sieć naczyń połączonych. I że tak naprawdę no to jest ważne, jak my do siebie podchodzimy i co same o sobie myślimy i czy mamy właśnie to poczucie bezpieczeństwa i to zaufanie do siebie. Totalnie. I też no jakby jak nie zadbamy o te podstawy, no to już myślę, że wybrzmiało wiele razy, ale no nie, jakby nie można pójść dalej. Ale z drugiej strony czasami życie jest życiem i mamy niezaopiekowane te podstawy, a zachodzimy w ciąży. Wiesz o co chodzi? Że jakby fajnie by było w życiu Oczywiście. idealnym, żeby, żeby tak nie było, ale jest jak jest. I ja się nie tylko domyślam, bo, bo wcześniej miał, to było doświadczenie um, stricte z pracy z pacjentkami, ale teraz, będąc w ciąży, ja miałam sama wiele obszarów, o których nie miałam pojęcia, ale zostałam zasypywana, właśnie, wiesz, tak jak dietetycznie z każdej strony, albo to można, albo tego nie można, ale to sprawdź, ale może to być zagrożeniem. Tak ja zostałam zasypywana, wiesz, taki smoczek, a może nie taki smoczek, a może dawać, a nie dawać, a co ze spaniem, a trening snu, a nie trening snu, a nie, nie, nie wolno, a u noworodków to. A u... I sobie myślę, ja pierdziele, no po prostu dostanę padaczki. I gdyby nie to, że wiesz, ufasz sobie, to no to jakby nie da się tego przez, przez to przejść. A z drugiej strony też co innego jest e, ufać sobie, a co innego jest e, nie, jakby mieć to poczucie, że kurde, no ja chcę to zweryfikować, czy na pewno, bo ja nie jestem przecież ekspertem od wszystkiego i też nie musisz być. No jakby, wiesz, nie da się być ekspertem we wszystkich dziedzinach. I powiem Ci, że no pod tym względem, tak jak mówiłam o tych trudnościach bycia w ciąży, no to to jest właśnie pod tym względem trudne, że jakby jesteś zasypowana informacjami z różnych źródeł i no nie jesteś ekspertem, więc nie wiesz, nie wiesz, czy coś jest prawdą, czy nie jest prawdą. I z jednej strony, no dobra, chciałabyś sobie zaufać, ale z drugiej strony sobie myślisz, kurde, no i teraz zrobię tak, jak, tak jak uważam, ale zaszkodzę nie tylko sobie, już nie jestem odpowiedzialna tylko za siebie, tylko mogę zaszkodzić też dziecku. Więc kurde, i wiercić tą, tą dziurę w tej głowie, i no to, jest, to jest właśnie takie trudne, moim zdaniem. Ale jeszcze wracając do tych trudności, z którymi przychodzą do mnie dziewczyny, no to często pojawia się ta obawa, czy ja nie jem za mało odżywczo, bo mam problem, w ich przekonaniu problem, daję tutaj cudzysłów, z dużą ilością jedzenia, że jem za dużo bo wiesz, wcześniej jemy mało, no bo jesteśmy przeważnie na dietach redukcyjnych przez całe życie, więc jemy za mało okay. i nagle się okazuje, że nie tylko musimy jeść zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem, ale nawet więcej niż zapotrzebowanie, bo gdzieś tam w okolicach drugiego, trzeciego trymestru no to jest między 400 a 500 kilokalorii więcej, no to wiesz, to nagle wychodzi, że ja jak to liczyłam, bo raz to obliczyłam, jak to, ile to wychodziło, to mi wychodziło 2700 kilokalorii, no to żeby to przejeść, no, to jest trochę jedzenia, co nie? I przychodzą dziewczyny i mówią, kurde, Marta, a czy ja nie im za dużo? Ale wiesz, jak już jest tak dużo tego jedzenia, to, to ja nie jestem tego w stanie przejść, więc ja zjadłam mało odżywcze rzeczy. I, jakby, i czy to wtedy nie jest za mało odżywczo? Nie myślisz sobie, kurde. No, są takie, wiesz, są te myśli. Tak. Ale, ale one to wynikają... To są problemy tak naprawdę, bo y, jakby, no znowu dalej media społecznościowe są y, przesycone y, porcjami jedzenia, które są na przykład, nie wiem, śniadanie w takiej małej miseczce, co wiesz, co... No, wiesz, dla co, dziecka. Lucja się najada, jakby on waży 4 kg. No. Jeśli chodzi o psiaka, jakby w życiu bym się nie najadał, to może być moja przystawka, ale jakby no, dalej jest to przekonanie, że dziewczyny jedzą mało. No, come on. Jakby... Come on, jeśli chcesz e, być aktywna, jeśli chcesz jakby bić jakieś swoje, e, rekordy, nie tylko związane z treningiem, jeśli chcesz jakby realizować swoje cele w życiu zawodowym, w życiu społecznym, no to musisz być odżywiona, a odżywianie oznacza jedzenie, a nie jak wróbelek. I jakby znowu wracam do tego, że nikt nie daje nam medali za to, że my jemy mniej niż inni, albo najmniej z całego towarzystwa. No. No, gdyby tak było, to wszystkie. Miałybyśmy, słuchajcie, pełne pokoje medali po prostu. No, Byłybyśmy niż ten olimpijski. Wspaniałe, no, no ale tak, no to prawda. I, i to też jest. E, jakby trudne dla osób, które mają nieprzepracowane relacje z jedzeniem, no bo naprawdę tego jedzenia później jest dużo. Jakby powinno być dużo. Powinno. Powinno to mam wybrzmieć. Powinno być dużo. Powinno być ono odżywcze, bo ono powinno odżywać. My nie powinniśmy jeść, żeby jeść, tylko powinno być to serio odżywcze, no bo właśnie. Nie odpowiadamy tylko już za siebie, odpowiadamy też za to dziecko, które się rozwija i dzieci, które są w brzuchu, płody, jakkolwiek ktoś, kto to nazywa, no, potrzebują energii do tego, żeby wzrastać, co nie? Jak masz tego maluszka i, i no musisz, musisz go odpowiednio odżywić. Tak samo nasze ciało potrzebuje ruchu i nie mówię tu o sytuacjach, w których no, ktoś nie, nie może się ruszać, tak? No i nie możesz, to nie możesz. Ale ogólnie nasze ciała są stworzone do tego, żeby się ruszać, więc my powinniśmy się ruszać, więc jak mamy tę relację zaburzoną, no to później się okazuje, że no dobra, ale ja właściwie nie wiem, jak, co, co ja powinnam robić z tym ruchem, ale to ja nie wiem, czy ja powinnam jeść faktycznie tak dużo. Tak dużo, znowu cudzysłowo, dużo, no. mm -hmm. tyle. Tak, tak. I wiesz co, jeśli chodzi np. o rezygnację, to gdzieś tam w głowie, jak mi gdzieś pokazuje się moja przyszłość, i gdzieś tam w przyszłości ewentualnie rozważamy, że. Chcielibyśmy zajść ciążę, to ja mam takie coś, że będę musiała wtedy zrezygnować na jakiś czas, pewnie dłuższy niż krótszy, z mojego treningu w pozycjach odwróconych, w handstandach, w staniach na głowie, dlatego, że to nie będzie wtedy dla mnie wspierający rodzaj ruchu i nie będzie zalecany. Ale to nie oznacza, że ja mam z tego ruchu całkowicie zrezygnować, tylko może to jest ten czas dla mnie i ten etap, żebym poszukała innej radości w innej formie. Tak, w innej formie, gdzie znowu tutaj. Jakby dążymy do tego chyba z tym wnioskiem, tak, się, tak spotykamy się halfway, jak było w tej piosence, że Um, oczywiście, odchodzimy tutaj od bardzo trudnych ciąż, od ciąż, które wymagają indywidualnego podejścia, ale mamy bardzo duży wpływ, jakby taki, w, znowu normalnie, to jest złe określenie, ale w ciąży z dobrym przebiegiem, z dobrym samopoczuciem. My mamy dobry, um, tutaj dużo wpływu na to, jak będziemy się czuć tak naprawdę, jeśli nawet chodzi o naszą gospodarkę węglowodanową, um, dalej, jeśli chodzi o, no właśnie, o stabilność te, tego cukru i dalej to samopoczucie psychofizyczne, jeśli chodzi o Aktywność fizyczną. I też przygotowanie trening, do porodu, do... co nie? Samoprzygotowanie tak, no, do porodu. Nie, nie trening taki do odciny, tylko aktywność fizyczną. E, I tutaj tak naprawdę ta insulinowrażliwość nie jest tylko ważna w przypadku insulinooporności czy właśnie kobiet ciężarnych ze względu na cukrzycę ciężarną, tylko insulino-wrażliwość, słuchajcie, moje drogi, moje drodzy, dotyczy nas wszystkich. Wow. Absolutnie tam, 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 tam. Wszyscy, Tak bo wszyscy chcemy być insulino wrażliwi, jakby żeby nasze tkanki były insulino wrażliwe bo nie ma złego hormonu i ta insulina też jest bardzo, ale to bardzo ważna jeśli chodzi znowu o, ten, o to nasze zdrowie psychofizyczne. W przypadku kiedy mamy rozregulowaną gospodarkę węglowodanową, no to wchodzi senność, wchodzi zmęczenie, wchodzi pogorszona taka motywacja i chęć do aktywności fizycznej z racji tej, tej właśnie tej senności dalej pojawiają się też takie wahania nastroju z racji tej niestabilności. No chęć duchowej. podjadania. Po, oczywiście tak, podjadania, zaburzenia łak, łaknienia, sytości, jakby tutaj dużo, dużo się może podziać, a tak naprawdę wystarczy kilka, kilka wskazówek, które są no znowu wskazówkami dotyczącymi zdrowszego trochę stylu życia, żeby ta nasza glukoza i insulina działała, działała poprawnie. Jak u Ciebie na Instagramie to podchwyciłam, że bardzo dużo jest mitów związanych z tym, jak wspierać swoją gospodarkę węglowodanową będąc w ciąży i tutaj, że znowu jest sporo zakazów i nakazów, jak to, to robić i znowu jak pić to mleko tej krówki, która właśnie leżała sobie na tym lewym boku w pełnym słońcu. No, powiem Ci, że jakby gdzie nie wejdziesz w jakiś temat ciążowy? to Tam jest tyle mitów, że ja myślę naprawdę pieprzyć to. Nie wiem, trzeba zrobić jakiś nie wiem, poradnik dla osób, które, żeby jakby zablokować te strony i zrobić, zrobić przekierowanie do PDF-a, w którym mówi to, co tam czytasz. Naprawdę. Bo no głowa pęka i zarówno jeżeli chodzi właśnie o gospodarkę węglowodanową, jak i o ruch. Tam jest no, i o jedzenie, o którym mówiłyśmy. Tam jest tyle zakazów i nakazów, a tak naprawdę to jest tak bardzo zindywidualizowane, że nie da się powiedzieć tego wolno, tamtego nie wolno. Jakby wiesz, dla jednej osoby tenis y, będzie super aktywnością w ciąży. Ja na przykład chodziłam na tenisa bardzo długo w ciąży. Y, wiesz, na ten. Bram sobie mojego męża i znajomych i chodziliśmy sobie na rozgrywki, a dla kogoś innego będzie totalnie niewskazany. I nie wiem, ktoś będzie musiał się skupić bardziej na oddychaniu, a ktoś już super umie oddychać przed ciążą. Wiesz, nie, jakby nie ma, nie ma, że dla, dla jednej osoby będzie super to, a dla drugiej będzie super tamto. A tak samo z, odnośnie tej gospodarki węglowodanowej, jeszcze wracając to mówi się, że o, nie wolno tego i tamtego i, i sam tego, a się okazuje, że tak naprawdę jak zadbasz o podstawy, czyli znowu zbilansowana, różnorodna dieta z białkiem w posiłkach, odpowiednie ilości węglowodanów, naprawdę nie trzeba tego wyliczać. Jakby nie trzeba wdawać sobie y, tego na wagę i sprawdzać, że to ma być tyle i tyle. Naprawdę nie tak, trzeba. Tak, indeks, nie, indeks nie. ładunek, nieładunek, nie. tak. Nie, tak, nie, nie no, trzeba. Checklista. Nie trzeba. Mm -hmm. Nie trzeba. Tak, no... Um u mnie dziewczyny kursowe pracują na czekliście. Nie mają nic do wyliczania, nie mają e, żadnych ładunków i e, e, indeksów glikemicznych. No ładunek ma ładunek sens. Ładunek ma sens, jeżeli bierzesz e, i przeliczanie wymienników ma sens, jeżeli, e, jeżeli masz włączoną insulinę. W ciąży. Czyli masz cukrzycę ciążową i diabetolog włączył ci insulinę. Wtedy ma sens przeliczanie ładunków glikemicznych i yy, ilości węglowodanów, czyli tych wymienników węglowodanowych, no bo to musisz wtedy robić, tak? Ale mówimy o zdrowej fizjologicznej ciąży, wspieranie gospodarki węglowodanowej absolutnie tego nie wymaga. Więc jak czytam gdzieś, że dobrze by było, żeby siadła tylko produkty w ogóle z niskim indeksem glikemicznym, to mam takie zapomnij. Jakby... Dlaczego to w ogóle jest w internecie? Czy można to wykasować? Ta, przede wszystkim skupiamy się na, wtedy na węglowodanach, nie? I tutaj węglowodany proste, złożone. I na przykład możemy iść w niskotuszczowy nabiał, który wywala insulinę w kosmos. Możemy. Ale, ale możemy. nie ma węglowodanów, nie? I to. ma, ma znowu właśnie tłuszcz, no to pewnie fit i pewnie zdrowy. Więc znowu to jest, znowu, znowu przepraszam, znowu, cała siatka zależności. I naprawdę y, warto tutaj pójść w. Y, w kierunku sprawdzonej wiedzy, zebranej w jednym miejscu, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na ten strach, bo my ze strachem pracujemy na zasadzie nieuciekania od tego, a na zasadzie konfrontacji z tym strachem, bo strach to sobie też możecie zapamiętać, że zawsze chce nam coś powiedzieć. I to, że się boimy, jest znowu absolutnie ludzkie i każdy z nas się czegoś boi, bo to jest po prostu człowieczeństwo. Ja się dużo rzeczy boję, dużo rzeczy też wam powiedziałam w tym podcaście, ale jeśli będziemy mieli do czego w tej rozmowie ze strachem, czyli do tych faktów, no to znowu wracamy do tego, że będziemy czuć jak, co i jak? Bezpiecznie i bezpieczeństwo. I y, znowu będziemy w stanie y, racjonalizować to, co nam mówi ten strach, bo strach nie zawsze jest racjonalny. Często nawet bym powiedziała, że nie jest racjonalny i na przykład nie boimy się ciemności samej w sobie, ale boimy się ciemności, co się może kryć w tej ciemności. Więc tak, to sobie tutaj to, to, to zapamiętajcie i Sprawdzona wiedza od kogoś, kto się tym zajmuje, może być tak dużą dawką bezpieczeństwa i taką dawką komfortu e, psychicznego, że zapewni nam ten spokój w głowie i możliwość skupienia się na tym e, przeżywaniu tego czasu. Tak, żeby on był się, po prostu by... wiesz, łatwy, albo nie, może niełatwy, bo to, to by za dużo powiedziane, i jakby ciężko to obiecać, ale żeby był łatwiejszy i przyjemniejszy, hmm. bo naprawdę. Ja myślę, że ten, nie, wiadomo, nieprzepracowana relacja z jedzeniem, z ciałem, to o tym już mówiłyśmy, ale ten strach i to, że jakby nie wiesz czemu zaufać i czy to warto, czy nie warto, co jest normalne, bo nie jesteś ekspertem od wszystkiego, jest czymś, co sprawia, że ta ciąża może być jeszcze trudniejsza albo po prostu trudniejsza, co nie? Mm -hmm. I też, jak jesteśmy tutaj e, przy, przy tym wątku, że nie jesteśmy ekspertem od wszystkiego, to wydaje mi się, że znowu e, ciąży, jako stan fizjologiczny, i w ogóle no, i, jako, jako stan, w którym jesteśmy, i jakby z, y, mamy do czynienia z czymś nowym. Jeśli to jest na nasza pierwsza ciąża, albo nawet jeśli jest druga, no to każda ciąża może być inna, e, może być dla nas tak wymagającym czasem, że też nie warto tutaj praktykować tej e, zosi samosi. I jeśli jesteśmy w takim miejscu, że potrzebujemy sięgnąć po pomoc, to po prostu z tej pomocy skorzystać, e, bo te osoby, e, które zajmują się naszym zdrowiem psychicznym, albo pomagają właśnie w, we wsparciu tego zdrowia psychicznego, są tak samo ważne i potrzebne, jak te od zdrowia e, fizycznego. Więc jeśli i któraś z Was czuje, że potrzebuje takiego wsparcia, tej bezpiecznej przestrzeni, to naprawdę nie warto sobie pielęgnować tego pozornego poczucia siły, bo sięgnięcie po pomoc nie jest nigdy słabością. Jest, bym nawet powiedziała, że aktem odwagi i no faktycznie czasami nie warto iść w tym kierunku z osi samosi, tylko sięgnąć po pomoc, bo to jest po prostu tu i teraz nam, nam potrzebne. I też um, jeszcze jest jeden wątek w sumie, który które mi przyszedł do głowy, że oczekiwania, które nam stawiają, w sumie które są nam stawiane, z różnych stron, bo chciałam powiedzieć, kto stawia, ale z drugiej, z drugiej strony, no, wiesz, gdzie się nie obejrzysz, to te oczekiwania są stawiane, jak masz wyglądać w ciąży, po ciąży, są po prostu okropne i trzeba, albo warto by było, mieć przepracowane, że ty nie jesteś od. Spełniania tych oczekiwań. Totalnie, nie, nie jesteś. I Twoje ciało też nie jest. Ty jesteś teraz od tego, żeby odżywić siebie, swoje dziecko i wydać na świat to dziecko. I miej w dupie to, jakie masz oczekiwania w stosunku do tego, jak masz wyglądać. Jak w ogóle to przyszło do mnie, jak przysięgam, to było chyba z 4 tygodni, z 5 tygodni, może po porodzie. Udostępniłam okienko na Instagramie do zadawania pytań i ktoś mi napisał, jak to się stało, że szak szybko wróciłaś do formy ja wtedy sobie pomyślałam, wiesz, z jednej strony ktoś by ch chciał być miły, ale tak sobie patrzę na to pytanie i mówię, do jakiej dwa formy? Do jakiej formy? Jak wróciłaś do formy? O czym w ogóle ktoś do mnie pisze, wiesz, pięć tygodni po porodzie? Ja nie wróciłam, moje ciało nigdy nie wróci do tego stanu sprzed. Ciąży i sprzed porodu, bo wydałam na świat dziecko, jakby wiesz, no nigdy mo może być sprawniejsze, może być, nie wiem, w inny wyglądać inaczej. Mo może w moich standardach lepiej, gorzej, wiesz, może wyglądać różnie, ale i w ogóle stawianie oczekiwań, że ciało ma wrócić do tej formy, której było przed ciążą. No nie, jakby nie wróci. Disclaimer, no, nie ma szans. I, ale zobaczy, znowu. Ym pojawia się ta presja, presja kanonu piękna i ta presja oczekiwań, że właśnie ten brzuch w ciąży będzie wyglądał tak, a nie inaczej, tak? albo że przytyjemy tyle, tyle, albo, albo tyle, albo w ogóle, żeby najlepiej wraz z tym porodem ten brzuch wrócił do stanu wyjściowego. Ja swego czasu, jakby przysięgam, też byłam zaskoczona, no bo o tym się nie mówi, no jakby to było kilka no nie no kilka na szczęście jeszcze kilka lat temu na pewno miałam 20 jakieś coś tam kilka lat nie że brzuch po ciąży, jakby po porodzie przepraszam dalej zostaje jakby powiększony że on ale nie się musi kurczyć tam ma... ale nie musi no, też. ale no, że jakby też właśnie, że nie musi. O, no to widzisz, kolejna mam informację Ale, że y, może być tak, że właśnie zostaje, y, zostaje y, ten brzuszek i on potrzebuje czasu, żeby się obkurczyć, żeby to... Y, y, no jakby... połóg trwa 6 tygodni i on właśnie temu służy, że macie się to obkurcza. nie jest tak, że jakby urodzimy i nagle ten brzuch jest jak, przed, jak w ogóle przed zajściem w ciążę. I to na przykład dla młodych dziewczyn, które nie miały jakiejś tam edukacji, y, a wszyscy się starzejemy, więc młoda dziewczyna potem... Młoda może się stać trochę starszą, starszą kobietą, może nie mieć tej świadomości, i też może być zaskoczona. I ta presja kanonu piękna i tych oczekiwań współczesnego świata, że my po porodzie czy po ciąży od razu wrócimy do jakiejś tam sprawności, będziemy dbać o siebie nie wiadomo, jak właśnie z, z tymi oczekiwaniami, nie? Że będziemy taką koczy, że mogę kogoś wymienić, jak z. Um, co, co, z, z świata Hollywood mi się kojarzy, nie? No po że prostu następnego, wiesz, następnego wracasz do z w... fryzura i wszystko. Tak, no. i wracasz w dwa tygodnie po. I jakby dla mnie to pytanie było tak podszyte. Jakby, nie wiem, może ja to tak odebrałam, ale mi to otworzyło taką klapkę, że jakby ludzie myślą albo oczekują, że ty w połogu, który trwa 6 tygodni, tu mówi się czasami 6, 8, ale ogólnie przyjmuje się, że 6, będziesz coś robić, żeby wrócić do formy. W ogóle wracanie do formy. By to był twój największy cel, nie? Serio, jakby absolutnie. I jeszcze moja historia jest taka, że urodziłam wcześniaka, więc przez pierwsze cztery tygodnie byłam z nim w szpitalu. Więc jak, wiesz, wiadomo, nie, nie każdy musi, zadając pytanie, wiedzieć o takich rzeczach, ale sobie myślę, kurwa, nie zrobiłam absolutnie nic, żeby wrócić do formy i nie chcę wracać do formy, do żadnej formy, bo jakby moje, moje ciało musi potrzebuje czasu i musi... musi jakby wiesz, prze przetrawić to, że było w ciąży przez tyle, przez tyle miesięcy i że tyle, co urodziłam i to nie stanie się tak o, a poza tym nigdy już nie będzie takie samo jak przed ciążą. I to też trzeba sobie uświadomić, że ciało nigdy nie będzie takie samo. Może być inne, może być sprawniejsze, może być yy, szczuplejsze, może być jakieś tam, ale no, nigdy nie będzie takie samo. Nigdy. To nie, to nie ma tej znaku równości, że gorsze. O, absolutnie. Absolutnie. Nie. No. Nie. Mhm. Może być właśnie sprawniejsze, Może, możesz mieć, wiesz, według swoich standardów ładniejsze ciało, lepsze ciało, jakkolwiek to sobie pojmujesz, absolutnie nie gorsze, ale inne i nie takie samo. Tutaj jeszcze wspomniałaś, był taki wątek, że właśnie ta aktywność fizyczna i ten ruch taki wspierający, gdzie znowu ostatnio miałam ten wątek, aż go muszę trochę nakreślić, rozmawiałyśmy z moimi kursantkami odnośnie do postrzegania treningu. Jakie muszą być kryteria, żeby coś było treningiem? Nie? Oh I znowu God. tak no. naprawdę możemy mieć trening oddechowy, który by, będzie często w pozycji siedzącej. Tam nie będzie dużo, dużo ruchu, ale dalej to jest trening, bo trening polega na tym, że robisz się sprawniejsza, lepsza, jakby dążysz do tego, żeby być trochę, trochę lepsza. I tak naprawdę taki trening ukierunkowany na mobilność, na em, wsparcie mięśni na miednicy, dalej na jakby, sprawność tego ciała, na taką kondycję i y, y, dotyczącą układu sercowo-naczyniowego, nawet jakby znowu sieć naczyń, naczyń połączonych, to dalej może być trening i to dalej jest trening, bo trening nie, nie, nie polega na tym, żeby dążyć do nie wiadomo jakiego zajechania. I ta aktywność fizyczna w ciąży znowu będzie się przekładać dalej na y, poród i na połóg, no bo mamy jedno ciało, to ciało właśnie przechodzi różne jakieś etapy totalnie i też poruszyłaś ważny temat oddechowy bo oddech szczególnie mam wrażenie w trakcie ciąży jest czymś co jest kluczowy czymś co jest kluczowe bo my przeważnie nawet bez ciąży nie potrafimy oddychać oddychamy często ustami nie nosem nie potrafimy oddychać przeponowo oddychamy nie tak jak powinniśmy otorem górnożebrowym zamiast dolnożebrowym dużo dużo rzeczy wzorców jest zaburzonych już przed ciążą a uważam, że w ciąży, szczególnie to jest czas, w którym powinniśmy się tym zająć, i to jest trening. To jest trening i to jest ciężki trening w sensie nie ciężki fizycznie, że się zmęczymy, że podniesiemy sobie tętno, ale jest ciężki, dlatego że wymaga. Naszego skupienia, wymaga zmiany wzorca, który do tej pory był nam jako jedyny znany, a z drugiej strony jest tak ważny, dlatego że przekłada się nie tylko na nasze zdrowie, ale na zdrowie też naszego dziecka, bo jak my oddychamy lepiej, to naczynia są lepiej ukrwione, dziecko dostaje więcej tlenu, wiesz, tam dużo się dzieje. Więc y, trening oddechowy jak najbardziej jest, jest treningiem w trakcie ciąży, pojmowanym jako aktywność fizyczna, i wręcz y, to jest coś, na co powinniśmy kłaść duży nacisk. Y, ja w tamtym roku zrobiłam kurs właśnie trenerki oddechu i powiem Ci, że to mi odtworzyło tak wiele ścieżek, w ogóle w trakcie tego kursu dowiedziałam się, że jestem w ciąży, więc miałam takie kurde, to jest jakiś znak, <grym> naprawdę, to zaczęli, w sumie po czterech tygodniach kursu dowiedziałam się, że jestem w ciąży i miałam takie Jezu, to jest znak, że ja powinnam po prostu się tym zająć, bo mimo, że jakby pracowałam z oddechem wcześniej, to też miałam zaburzonych wiele wzorców i myślę, że bardzo trening oddechowy mi pomógł, nawet nie w takim fizycznym kontekście, chociaż w tym też, ale w takim psychicznym, że on mi pomógł się zrelaksować, pomógł mi właśnie z tymi wszystkimi wątpliwościami i strachem jakoś, wiesz, kooperować. Ja tylko przypomnę, że jest odcinek z Sandro Osiwik na, na, na profilu, jeśli chodzi o oddech jak ważny jest w naszym życiu, więc zachęcam do jego odsłuchania. Zostawiam wam linka w opisie do tego odcinka. Bo, no tak, prawda jest taka, że duża część z nas nie potrafi oddychać. Również się do tego grona zaliczałam i dalej zaliczam trochę mniej niż wcześniej, ale dalej, jakby łapie się na takich niewspierających schematach oddechowych, że właśnie dochodził mnie do hiperwentylacji, kiedy nie za, nie za dobrze zarządzam stresem albo łapię się na tym, że oddycham przez usta mhm. i to jest znowu praktyka czy nie mistrza. Oczywiście. I tak naprawdę oddech jest niesamowicie ważny, jeśli chodzi o regulację emocjonalną, czy regulację napięcia, czy też zarządzania właśnie stresem. A mówię, to, mówię o tym nie bez powodu, dlatego że jeśli nie umiemy regulować się inaczej i zarządzać z stresem trochę inaczej, to możemy iść w jedzenie, albo idziemy w jedzenie, bo jeśli jesteście słuchaczkami, słuchaczami tego podcastu, no to raczej to coś z tego, z tych obszarów coś Was dotyczy, więc tutaj naprawdę zachęcam do tego, żeby się tym oddechem zainteresować i żeby nie przekreślać jego, jego istoty, jego znaczenia. Marta, bardzo Ci dziękuję za tyle wątków, które poruszyłyśmy, bo otworzyłyśmy tutaj no sporo tematów i dziękuję za Twoją otwartość, że właśnie bo dzieliła się swoją historią i, jakby nie miałaś oporu, żeby przyznać się, że dla ciebie było coś problematyczne, coś było trudnego, że jakaś tam właśnie przestrzeń była pełna obaw, bo mi się wydaje, jakby z perspektywy kobiety, która jeszcze nie była w ciąży i jeszcze nie rodziła taka otwartość wydaje mi się właśnie bardziej zachęcająca do tego, żeby się dzielić swoimi e, jakimiś przemyśleniami, e, obawami, żeby ta przestrzeń była właśnie bardziej wspierająca i taka otwarta na rozmowę, a nie na poczucie lepszości, bo do mnie też to dociera, że te grupy e, mamowe, no, są jednak przepełnione takimi dobrymi radami, w cudzysłowie, i że no, na, tam się nie wchodzi po prostu, raczej się wychodzi z, z tych grup, no i E, fajnie by było zgromadzić gdzieś jakąś społeczność bardziej m, taką wspierającą i taką, która jest bez oceny i bez, e, bez takiego niepotrzebnego, powiedziałabym, e, komentarza. E, powiedz, proszę, gdzie cię można znaleźć i jeśli ktoś potrzebuje twojego wsparcia i twojej pomocy, to jak najlepiej się z tobą skontaktować i w czym jesteś w stanie komuś pomóc? Ja jeszcze powiem Ci, że to ja bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że otworzyłyśmy dużo wątków i myślę, że te wątki, jeżeli ktoś planuje ciążę albo jest w ciąży, warto by było sobie przepracować, przemyśleć. Wiesz, może otworzyłyśmy jakiś tutaj wątek taki, który dla kogoś będzie trudny, i to też jest OK, że coś jest trudne, bo coś jest trudne, dopóki się nie stanie łatwa, żeby się stało łatwe, to trzeba to przepracować, no jakby nie ma innego rozwiązania. I też chciałam powiedzieć wszystkim mamu, że to jest normalne, że macie obawy będąc w ciąży. Że czujecie ten strach, i to jest coś totalnie ludzkiego i normalnego, i też wszystkim mamom, które urodziły dziecko, chciałam powiedzieć, że jesteście super, jesteście bohaterkami i uważam, jest mąż w oczach dosłownie. Widzę, widzę. No. no. We mnie jeszcze te emocje rezonują. Co w sensie, wiesz? Spoko jakby o, to jest podcast emocji. i pełne szczerości i prawdziwości. Ho. Ale Więc... tak y jesteście bohaterkami, bo wydanie na świat tego dzieciusia, tego maleństwa, które, które było od was, jest trudne i jest, może być czasami frustrujące. W sensie ta, ten proces może być frustrujący i może być mega trudny. Ale ostatecznie, i z mojej perspektywy, nigdy nie czułam się w moim ciele tak dobrze jak teraz, kiedy jestem mamą, i jednocześnie, kiedy jestem. Ważne najwięcej w moim życiu. I mam nadzieję, że wy też będziecie w stanie dojść do miejsca, w którym zaakceptujecie to, jak jest, że będziecie w stanie zaakceptować siebie i powiedzieć sobie, jakby zrobiłyśmy super robotę, niezależnie jak przebiegła ciąża i niezależnie jak przebieg poród, bo czasami to jest trudne i czasami to jest po prostu nie do przewidzenia. A odnośnie tego, gdzie można mnie znaleźć? Można mnie znaleźć na Instagramie kłopotowska bez kłopotu i na stronie internetowej, która wciąż jest w budowie bezkłopotu.pl no, Ta strona będzie się robić. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech tygodni od publikacji... Wybaczamy wszystkie! No, Hej, będzie... Czy Ty nie jesteś młodą mamą? Jakby... Będzie gotowa! No. No, no, posłuchaj własnej rady. Posłuchaj no, własnej rady. Nie Wiem, radzę, wiem, no. wiem, kochana, wiem, to jest ciężkie. A odnośnie tego, w czym mogę pomóc, pomogę ci, droga mamo, albo przyszła mamo, przygotować się do ciąży i do porodu w sposób taki, który będzie w zgodzie z tobą, w zgodzie z twoim rytmem twojego ciała, w zgodzie z tobą, tak, żebyś mogła odżywić i odpowiednio ruszyć swoje ciało, ale tak, żeby też zaopiekować twojego maluszka. Myślę, że jakby. Nie, nie będę więcej dodawać. Jeżeli ktoś przygotowuje się do ciąży albo jest w ciąży i ma wiele wątpliwości, które chciałby skonsultować, to jak najbardziej można do mnie pisać. Można mnie znaleźć gdzieś albo na stronie www. albo na Instagramie już teraz. Zostawi oczywiście linki do Marty, jakbyście potrzebowały się skonsultować albo, albo wesprzeć. Ja tutaj no, gorąco, gorąco polecam ja taka nowa piekarnia otworzona wrócamy, nie wiem, czy w innych miastach. Drogie, drogie mamy, ode mnie też słowa pełne. Pf, ogromnego szacunku w Waszą stronę i tak, no, pełne, pełne gratulacji, bo tak jak rozmawiałyśmy też z Martą, zanim zaczęliśmy nagrywać, ja jakby super pogratulowałam, bo radzi sobie, jakby to, co ja widzę, to widzę, że radzi sobie wspaniale. I ogromny szacun i podziw dla Ciebie, i gratulacje, i też właśnie to, żebyś powtarzała sobie te słowa, które. Kierunku, które kierowałaś do e, innych mam, bo z tym wydaje mi się też jest duży, duży problem. Ja się z tym spotykam też na konsultacjach, że jesteśmy wobec siebie bardzo krytyczne i bardzo wymagające, a bardzo rzadko potrafimy sobie powiedzieć coś dobrego, coś pełnego wdzięczności, docenienia i takiego zauważania w sobie coś więcej niż, niż to ciało. A nie jesteśmy. Przedmiotem do oglądania nie jesteśmy tylko własnymi ciałami. Więc tak, dla odmiany powiedzmy sobie coś miłego i coś dobrego i pogratulujmy sobie czegoś, bo bankowo mamy czego sobie pogratulować codziennie. Małe rzeczy, bo z małych rzeczy tworzone jest całe duże życie. Może tak zakończę ten Ale ten ładne odcinek. zakończenie Monika, ładno podsumowanie. no popłynęłam. Monika Koelkiu, wiesz, jak mam flow, to po prostu, to po prostu lecę. Jeśli byście chciały się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami po czasie ciąży albo po czasie połogu, od obrazu ciała, czy to, o czym rozmawiałeś, rozmawiałyśmy z Martą, to dziewczyny totalnie Was zachęcam do tego, żeby napisać w tym okienku na Spotify, albo odezwać się do nas na Instagramie, albo właśnie do mnie, albo do Marty napiszcie wiadomość prywatną, bardzo chętnie z Wami o tym porozmawiamy, bo znowu to jest poszerzanie perspektywy i i to jest coś, co jest wspaniałego, jeśli chodzi o rozmowę, taka możliwość poznania drugiego człowieka i wysłuchania, co ma do powiedzenia. Więc nie będę dalej przedłużać, wszystkie linki zostawię do Marty w opisie tego odcinka. Nie przedłużam Cię dalej, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. To ja ci dziękuję. I że no, no, no tak, poświęcony nam czas. I co, dzięki, mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymaj się dzielnie, dużo siły, dużo cierpliwości i dużo godzin snu. Bo z tym może być ja. różnie. Wspaniałe, wspaniałe życzenia. Dużo godzin no, snu, tego bym sobie życzyła i tego życzę wszystkim młodym mamom. Różnie bywa, jak wiemy. Jeszcze raz Tobie dziękuję i dziękuję wszystkim dziewczynom, które odsłuchają podcastu. Mam nadzieję, do usłyszenia i pa Pa! pa.